Hej kochani, sorry za mój totalny brak prezencji, brak jakiegoś fajnego makijażu. Słuchajcie, dziś zajmiemy się trikami, jeżeli chodzi o mycie gąbek, pędzli, suszenie, techniki. Także będzie trochę tych tematów. Przygotowałam sobie tutaj pojemnik, od paru dni zbieram właśnie brudne akcesoria do makijażu, co mnie bardzo boli, bo ja zawsze po każdym makijażu myję sobie te moje akcesoria. Natomiast dzisiaj wszystko tu wrzucę i idziemy to myć. Okej, mamy tutaj cały zbiór pędzli, słuchajcie, nie mogę patrzeć, zakurzone, brudne. Oraz mamy też brudne gąbki do makijażu, nawet jedną taką do pudru. Będę je prać w pralce, tak, dobrze słyszycie, to była jedna z waszych sugestii. Więc idziemy teraz do pralni, wrzucić je do pralki razem z ręcznikami i takimi rzeczami, zobaczymy, czy zabarwią mi ręczniki. Zrobimy sobie mały teścik, w międzyczasie będę myła te pędzle. I później będziemy je fajnie suszyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, 6 brudnych blenderów włożyłam do tego woreczka na bieliznę. Każdy z nich jest brudny z jednej strony od kryjących podkładów, bo takie podkłady Wam teraz testuję, więc widzicie, każdy z nich ma na sobie dosyć mocny ślad. Ten też jest nadgryziony, jeżeli nie wiecie dlaczego, to odsyłam Was do testu pralki do blenderów. Oczywiście pisaliście mi, że powinna była użyć innego mydła i tak dalej, innego żelu. Słuchajcie, użyłam sporej ilości żelu do twarzy, żelu do kąpieli w drugim przypadku i w ogóle to nie zadziałało, więc absolutnie nie jest to gadżet, który działa. Zresztą Huda w swoim blogu obszernie się na ten temat rozpisała. Widzicie, każdy z blenderów jest brudny, wrzucam do tego. I tutaj mam, słuchajcie, pranie, mam tutaj i prześcieradło, i dwa ręczniki. I te ręczniki są białe, więc mam nadzieję, że moje blendery tego nie zabarwią. Wkładam proszek do białego, nastawiam tak, jak nastawiam ręczniki. I zobaczymy, czy się dopierze. Idziemy prać teraz pędzle i wrócę tutaj za jakiś czas zobaczyć, jak dopierają się blendery z ręcznikami i czy nie zabarwią. Okej, kochani, umywalka jest zdezynfekowana. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zdezynfekować Waszą umywalkę, czy Wasz pojemnik, w którym będziecie myć pędzle. To jest bardzo ważne, bo tutaj też się przecież gromadzi mnóstwo syfu. Kochani, taka rękawiczka z firmy Makeup Eraser i dzisiaj będę jej używać i zobaczymy, jak sobie ta rękawica poradzi. To jest rękawica, która właśnie służy do mycia pędzli. Tutaj mamy trochę taką bardziej włochatą stronę, taką misiowatą jak Blendyful, a tutaj mamy mniej. Słuchajcie, ja wiecie, do czego jej użyłam? Do zmywania maseczki. Przełożę ją na tą stronę. O, będziemy w tym ręku. Tu mam kostkę mydła, mam też mydło w płynie, więc będziemy sobie to pomagać. No i zobaczymy, jak sprawdza się, zrobimy kilka pędzli dużych, jak sprawdza się ta rękawica. Pierwszy raz używam jej do mycia pędzli i powiem Wam, że sprawdza się całkiem dobrze. Myję takim czarnym mydłem z The Body Shopu. Do twarzy mi się średnio sprawdziło, to jest mydło z węglem, ale do pędzli zużyję, bo wszystkie pędzle, których nie używam do twarzy czy do ciała, używam właśnie do pędzli. Dobra, będę sobie odkładać, teraz zatkam. Pomoczymy trochę te pędzle i myjemy dalej. Jak słyszycie, blendery się piorą, pędzle są też wyprane. Część z nich będę teraz wkładać do specjalnej wieży. Okej, i tak wygląda, słuchajcie, wieża do suszenia. To jest jedna z tych mniejszych. Ogólnie są dostępne też wyższe, takie 3-stopniowe. Ja kiedyś miałam tą wysoką, ale nie wiem, gdzieś w przeprowadzce mi ona zaginęła. Oddałam ją, już nie pamiętam. Jest to wynalezione przez Sigmę. Podlinkuję Wam na dole, jak tylko znajdę. Tutaj, o, jest pokazane, że na tej rolce można myć. Nawet o tym nie pomyślałam, że na tej rolce można myć swoje pędzle. To jest, wiecie co, do takiego codziennego w sumie użytku, bo ja codziennie myję pędzle i blendery, to w sumie bardzo by mi się przydało coś takiego. I to wygląda tak, jak powiesicie te pędzle. Tu do środka idzie włosie, więc to ma utrzymywać właśnie pędzle w kształt pędzli. Okej, wieża jest wyjęta, spróbujmy to zrobić z mokrymi pędzlami. Tutaj w środku
niby w tym możemy wysuszyć nasz pędzel, czyli wkładamy tutaj. Wkładamy i ten jest trochę za duży, ale pewnie jakbyśmy wzięli mniejszy, wkładamy go tutaj. Tak, on się trochę tu ściska. W ten sposób, nie wiem, możemy wodę, woda może ciekać. Tutaj jest fajnie, że ta przestrzeń rzeczywiście do mycia naszego pędzla, więc no jest to, myślę, dosyć przydatne urządzenie. Teraz go nie użyłam, bo użyłam tej rękawicy, którą właśnie wrzuciłam do kosza na pranie. Także pewnie pocieramy po prostu o to i będzie to działało jak mata. Także super to Sigma wymyśliła. Jak miałam tą starą wieżę, to nie było tej opcji właśnie, nie było tego tutaj, z tego co pamiętam. Nie pamiętam zupełnie, żebym to widziała wcześniej. Także teraz wkładam od tej strony, wkładamy nasz pędzel, zobaczcie, przeciągamy tak, żeby włosie zostało tutaj w środku. O, zobaczcie, woda wychodzi z pędzelka. O, w ten sposób. I w ten sposób to będzie się tutaj suszyło i będzie ociekało, bo oczywiście będziemy trzymać to tak, także muszę jeszcze bardziej wyciągnąć. O, w ten sposób najlepiej. Tutaj mam inne mokre pędzle, mniejsze. Nie wiem, czy nie za małe. Chyba za małe. Dzisiaj problem z tymi wszystkimi urządzeniami jest taki, że musicie dopasowywać co chwilę te rozmiary, więc jest to chyba raczej w ogóle na większe i średnie pędzle. Dobra, zobaczmy z tym. W tle oczywiście chodzi moja pralka z blenderami, nie mogę się już doczekać, to jest najciekawsza część tego testu. Kurczę, wychodzi mi to z tego. O ja, w tych urządzeniach najgorsze jest to, że to wszystko zabiera czas, no chyba, że macie mały zestaw pędzli, który tutaj wsadzicie. O, okej. Czyli małe nie bardzo, spróbujemy z dużymi. Zobaczmy. O, też mam taki szerszy, nie wiem, czy jeszcze mam tutaj miejsce, może tu, bo wsadzę. Minus takich urządzeń i różnych gadżetów jest taki, że wszystkie niewymiarowe pędzle, jakieś takie, wiecie, z dziwnymi trzonkami Wam nie wejdą, ponieważ się nie zmieszczą. Cieknie z tego woda. Dobra, co tu może, mogę jeszcze wsadzić, mam jeszcze taki. Trochę mała ta dziurka tutaj. Spróbujemy. Może trochę utrzyma go w ryzach. Tak, mamy tu jeszcze jakieś miejsce. Ok, czyli takie tylko widzicie, trochę bardziej średnie pędzle Wam się tu zmieszczą. Ok, wszystko? No i dobra. Zobaczcie, ile tu pędzli weszło? 10 pędzli nam tu weszło, mała wieża. Ale wiecie, ogólnie takie gadżety, właśnie mycie, te różne rękawice służą raczej do tych dużych pędzli, do tych pędzli do podkładu, które nam się nie dopierają, no bo te małe pędzle, co opłuczemy trochę mydła, trochę wody, widzieliście. Nawet samą rękawiczką udało mi się je doczyścić, więc raczej moim zdaniem tutaj się zmieszczą te duże. A tutaj, tu nadal możemy włożyć te małe w sumie. To też pewnie do tego służy. Myślałam, że to służy do wyciskania tylko wody, a tutaj chyba możemy po prostu wcisnąć. Zobaczmy na instrukcji. Tak, tutaj są te mniejsze, także w ten środek wkładamy też te mniejsze pędzelki, żeby nam się wysuszyły, ale też musi być to określony kształt, określony rozmiar. Nie każdy nam tu wejdzie. Dajcie znać, czy lubicie takie filmy z testem takich gadżetów. Jak Wam pokazałam ten sprzęt na Instastory, to bardzo dużo osób do mnie napisało, że koniecznie muszę nagrać test na żywo. Myślałam, żeby nagrać Wam na Instastory czy we vlogu, ale pomyślałam, że fajnie będzie nagrać osobny odcinek z takimi różnymi gadżetami do mycia i do suszenia pędzli. Kurczę, trochę źle mi się tutaj wkłada ten, trzeba to robić chyba od dołu. Kładziecie to sobie po prostu gdzieś na ręczniczku, żeby to wszystko ociekło. Czyli mamy 10 dużych pędzli i pewnie coś takiego małych. Tyle wcisnęłam. I tak zostawiamy do wyschnięcia taką naszą wieżę. Ja sobie to oczywiście postawię z boku i jak to trochę podeschnie, pokażę Wam, jak wygląda to włosie, czy faktycznie jest lepiej zachowane niż jak suszymy tak na leżąco. Zobaczymy, czy będzie szybciej. Pranie się skończyło. Jestem bardzo ciekawa rezultatów. Co, nie widzę, żeby coś było brudne. Ok, spójrzmy na blendery. No i co? Chyba są doprane. Wow, są doprane. Wow, tak idealnie. Jak nowe wyglądają. Ten się trochę zmechacił. Zobaczcie, jaką ma strukturę, widzicie? On jest trochę zmechacony. No nie jest to idealna metoda, ale ten jest, zobaczcie, ten na przykład jest dobry, a ten mniej. Więc to zależy pewnie, jak tam się obijały. Sprawdzę też z innymi siatkami. Teraz testowałam tą siatkę na biustonosze normalną, ale powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to się doprało. Jestem pod wielkim wrażeniem. Wystarczy właśnie, tylko trzeba mieć kilka blenderów. To nie będzie sposób dla osoby, która ma jeden blender, no bo trzeba mieć przynajmniej kilka na zmianę, no bo wiadomo, że... Choć no wiadomo, codziennie pierzemy, ale myślę, że trzeba właśnie mieć kilka na zmianę. No coś tutaj mi się oderwało, ale nie wiem też, czy przez to, czy wcześniej już było. Trochę są takie zmachacone i wydają się, jakby były troszeczkę takie poszarpane, ale ogólnie pewnie to też zależy od materiału. Te delikatniejsze właśnie typu Beauty Blender, ja bym na nie uważała.
Tak jak te dwa to są chyba Beauty Blendera. Natomiast te z Real Techniques, czy to Magic z AliExpress, świetna w ogóle gąbka, zobaczcie jak urosła. Spokojnie można wrzucić, także mega, super pomysł. Hej kochani, witam Was kolejnego dnia, sprawdzimy sobie teraz pędzle, które właśnie mi wyschły i poukładam je do moich przegródek, także zobaczymy jak sprawdziła się wieża tak do końca. Pędzle jak widzicie się wysuszyły, gąbki też. Przyjrzyjmy się jeszcze gąbkom. Tutaj ta ma takie, widzicie, nierówności troszeczkę, także co takie delikatniejsze gąbki, to bym uważała, ale na przykład Real Techniques nie jest gąbką jakoś wybitnie delikatną, więc spokojnie. Okej, co do pędzli, to one są prawie suche, te syntetyczne są suche, mam też kilka naturalnych i one są jeszcze mokre. Tak to jest z tymi naturalnymi, że trochę dłużej wysychają. Natomiast zobaczmy sobie, co tu się zadziało w tej naszej wieży. Wyciągam oczywiście w tą stronę. No powiem Wam, że to jest akurat syntetyczny, suchutki. Już akurat syntetyczne wszystkie mam, więc wszystkie są suche. Ale wiecie co? Rzeczywiście mają ładniejszy kształt, są takie równe. Nie są idealnie suche, wiecie? Są prawie suche. A tu mam naturalny na przykład. Nie, taki jest delikatnie wilgotny, ale taki wiecie, to jest zaledwie, no to jest kwestia, wiecie co, tak naprawdę kilku godzin, żeby one już były w pojemniku i wyschną. Zobaczmy jak te małe pędzle sobie poradziły, wyciągam. O, te są mokre, powiem Wam, że są mokre. O kurczę, to mnie akurat dziwi, bo te na przykład, które mam tutaj powysychały, a te są mokre wszystkie. Nawet tutaj widać, że jeszcze jest mokry pędzel ten. Czyli tutaj przez to, że nie było cyrkulacji powietrza, to niestety małe pędzle nie wysychają. Te na zewnątrz mają fajnie nadany kształt i wiecie, i przeschły prawie do końca. Natomiast te w środku, te malutkie mi nie wyschły, więc tutaj jest minus. Na pewno plus jest taki, że myjemy właśnie o tą naszą rolkę, to jest plus. I od razu możemy ustawić do wyschnięcia, więc to jest taki... takie dwa w jednym, natomiast pamiętajcie o tym, żeby postawić to na ręczniku, no bo mimo wszystko z tego urządzenia nam cieknie, więc żebyście, wiecie, nie mieli jakichś zacieków w łazience, czy gdzie tam te pędzle trzymacie. Okej, ja teraz sobie poukładam, słuchajcie, pędzle do mojego pojemnika, to są moje pędzle, które są czyste i słuchajcie, to jest pojemnik, który mi się najlepiej sprawdził na pędzle, to jest pojemnik, jak widzicie, dwustopniowy, w sensie to dokupujemy oddzielnie tą podstawkę, podlinkuję Wam na dole, to nie jest zbyt tania zabawa. Ale jest to taki organizer na biurko, który jest szklany i przez to, że szklane, to fajnie można to domyć, nie brudzi się tak jak pleksa. Na pewno trzeba uważać, żeby tego nie poobijać, ale jest naprawdę świetnej jakości. Także teraz po prostu poukładam sobie te pędzle. Kochani, mam nadzieję, że mój film o czyszczeniu pędzli, o sposobach na pędzle, o gadżetach Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry, dajcie znać, jakie są Wasze sposoby oraz jakie gadżety mam przetestować w kolejnych filmach. Dziękuję Wam za dzisiejszy film i do zobaczenia. Buziaki. Cześć.